8 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bolesławiec podpisano umowę na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu wziął udział marszałek województwa dolnośląskiego, wójt gminy Bolesławiec oraz wójt gminy Warta Bolesławiecka. Cieszymy się, że mogliśmy znaleźć wsparcie na finansowanie tych naszych zadań i pomoc w realizacji naszych zadań, bo są to nasze zadania własne ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Projekty, na które podpisano umowy, dotyczą działań związanych z edukacją przedszkolną. W sumie podpisano 3 umowy, 2 dotyczyły gminy Bolesławiec, a 1 gminy Warta Bolesławiecka. Wszystkie 3 projekty dotyczą przedszkoli. I 2 projekty są tak zwane twarde, a więc finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typowo inwestycyjne. Zadania w gminie Warta, wartość projektu ponad 1 000 000 zł i będzie związane z rozbudową budynku szkoły podstawowej na przedszkole. Ten czas realizacji też jest stosunkowo krótki, bo zakończenie, o ile aura pozwoli, to jest lipiec 2017 roku. Drugie zadanie, również inwestycyjne w gminie Bolesławiec, przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole. Kwota ponad 308 tysięcy złotych. Trzeci projekt umowy, którą będziemy podpisywać, pochodzi z tej części miękkiej, a więc Europejskiego Funduszu Społecznego, kreatywne przedszkole, prawie 600 tysięcy złotych i to on, ten projekt będzie dedykowany przede wszystkim maluchom w celu podniesienia ich kompetencji, a więc i zadań dodatkowych w postaci nauki języka, profilaktyki logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej. Gmina Warta Bolesławiecka ponad 2 lata temu postanowiła pomyśleć o rozbudowie szkoły w Tomaszowie ze względu na to, że jest to jedna z największych miejscowości gminy Warta Bolesławiecka i przyrost mieszkańców tam ciągle występuje, jest dużo urodzeń małych dzieci. Ponieważ szkoła jest po byłym klasztorze i bardziej usytuowana pionowo, czyli jest tam 3 kondygnacje, uznaliśmy, że dla bezpieczeństwa naszych dzieci, dzieci najmłodsze powinny być w miejscach jak najniżej położonych, czyli w parterze, posadowione oddziały przedszkolne i oddziały zerowe. I dobrze się stało, bo proszę Państwa, w jesieni, gdy rok temu powiedziano nam, że gimnazja będą zlikwidowane, no to trzeba będzie pomyśleć o bazie lokalowej w szkołach podstawowych. I rzeczywiście w gminie Warta nie ma problemów, jeżeli chodzi o bazę lokalową w miejscowości Raciborowice, w miejscowości Iwiny, gdzie są szkoły podstawowe. Natomiast Tomaszów, gdybyśmy wcześniej nie pomyśleli o rozbudowie, byłby pewnym problemem. Od sierpnia trwa inwestycja. Termin oddania budynku to lipiec 2017 roku. W gminie Bolesławiec oprócz remontów budynków oraz zajęć dodatkowych w ramach projektu utworzono także nowe miejsca pracy. Łącznie dysponujemy w przedszkolach publicznych 380 miejscami przedszkolnymi. Na dzień dzisiejszy, nie licząc niepublicznego przedszkola, który również jest w gminie w Łaziskach, na dzień dzisiejszy do przedszkoli uczęszcza 310 dzieci, czyli mamy stworzone rezerwy i nawet gdyby zabrać dzieci z niepublicznego przedszkola w Łaziskach i te dzieci, które są w przedszkolach miejskich, to one mieszczą się w naszych przedszkolach, które przygotowaliśmy, zorganizowaliśmy i uruchomiliśmy w ramach tego projektu dedykowanego najmłodszym. Głównym celem wszystkich dofinansowanych projektów jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminach oraz jeszcze większe uatrakcyjnienie zajęć.